Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Time at Porsche. Moi drodzy, ja tutaj jestem po przeczytaniu waszych komentarzy z poprzedniego odcinka i okazało się, że pominąłem jedne urodziny, bardzo ważne, no ale to tak bywa. No. A które urodziny przegapiliśmy? Słuchajcie, to są urodziny Gale'a, jeśli się nie mylę. Czyli de facto burmistrza, więc bywa i tak. Dobra, słuchajcie moi drodzy, natomiast dzisiaj mamy, chyba przyjdą do nas ci panowie, jeszcze raz, tak mi się przynajmniej wydaje, odnośnie tej pożyczki, czyli oszuści, ale zaraz się okaże wszystko. O, właśnie mówiłem, że przyjdą. Yes, someone will bring it soon. Może tak zróbmy. Oho, i teraz będzie jazda. Day, gentlemen. Arlo! Arlo! What do we do? Picking on an incoming. Well, that's pretty low. You guys are under arrest. Run away! Get back here! Run away, little girl, run away! Co ja mam im po... Nie, dobra. Już myślałem, że będziemy musieli... Crafter's Tool... Ach, to co, oni to wypuścili? Halo, Toby! Hey! Toby's Secret Crush. What are you up to now? Well, you see... I need to give a gift to someone, but I'm having a hard time deciding what to get her. Mm-hmm. Oh, puppy love? It's not like that! Your next-door neighbor Emily brought some eggs to my house when my mom was sick. Now my mom wants to give Emily something in return, and she wants me to figure it out. Emily. Okay, do you have... I only have a couple of blueprints. Which one do you think is better? An apple, a rubber fruit. Oh, kurde. Wiecie co? Powiem wam, że ciężko jest mi stwierdzić, co... No dobra, że Anapu. Aha, czyli love is in the air. Dobra, zobaczmy From Commerce Guild Deal. Co my dostaliśmy? Tempered Liquid. Aha, dobra, to jest informacja za TT. Data is for yesterday's information. Aha, 6 dni musimy, słuchajcie, czekać. Tutaj też mi pisaliście, żebym oddawał te podwójne, znaczy 5 datadisków. Więc na tym też dobrze by było, gdybyśmy się skupili. I teraz tak. Co my mieliśmy dzisiaj zrobić? Na pewno mamy zadanie, że musimy dać jabłko Emily. Więc to też spróbujemy dzisiaj sobie zrobić. Tylko, że ja już nie mam miejsca, kurde, w skrzynkach, więc... Wypadałoby chyba jeszcze jakąś jedną skrzyneczkę zrobić, nie? Dodatkowo też sobie tak w sumie pomyślałem, że zrobimy sobie dzisiaj na pewno raczej upgrade... raczej zrobimy sobie upgrade naszych tych... Czy to nam w ogóle rośnie w jakikolwiek sposób? Rośnie, ale widzę, że tutaj są w niezbyt szczególnym nastroju i humorze. Aha, road out. Nie. Czekajcie, bo ja tu miałem nawozy gdzieś. Chociaż tak na dobrą sprawę też mi pisaliście, że to nie ma jako takiego w ogóle wpływu na tą całą resztę, no ale to zobaczymy. Dobra, jeszcze pozbieram sobie, tutaj mamy, proszę bardzo, bronzbary, mamy glasy, mamy wszystko. Dobrym rozwiązaniem będzie... O, dobra, Boże, myślałem, że coś większego podniosłem. Tutaj też mi pisaliście, że dobrym rozwiązaniem na ogarnięcie tutaj większości rzeczy będzie też to, żebyśmy zrobili sobie jeszcze jeden piecyk, więc myślę, że zrobimy. Natomiast ja wezmę to jabłko i zaniesiemy je Emily. Tylko teraz tak. Did he stop? Toby Secret Crush help Toby pick up a gift for Emily Clinton. Aha, dobra, bo dzisiaj jest niedziela. No tak, jeżeli dzisiaj jest niedziela, to znaczy, że wszyscy są w kościele, więc będziemy mogli z nimi sobie na spokojnie pogadać. Ale zanim to jeszcze zrobimy, ja bym chciał się udać na chwilkę tutaj do tego miejsca, w którym będziemy mogli sobie poogarniać upgrade'y do... W ogóle, nie wiem czy zauważyliście, wzięliśmy ostatnio talenty na bieganie i faktycznie daje to dużo, dużo, dużo. Jestem ciekaw, czy mogę sobie po prostu kupić. Ale widzę, że mogę. Dobra, to potrzebujemy jeden upgrade kit, więc go kupimy. Właściwie to mamy więcej pieniędzy, więc wiecie co? Kurczę, kupiłbym od razu też ulepszenie, wiecie, mielibyśmy i siekierkę i kilof na wyższym poziomie, ale
Chociaż to tylko 256 kosztuje, dobra. To kupimy. Także zaraz sobie zupgrade'ujemy, mam nadzieję, że zaraz sobie zupgrade'ujemy wszystkie nasze tutaj rzeczorki. I teraz tak, jeszcze chciałbym zobaczyć the DD stops. Dobra, DD stopy to też będziemy musieli zrobić, więc no to jest dosyć ważne i istotne. Bo w chwili obecnej chyba jako takich zadań nie mamy właśnie. Mamy tylko albo Stobim, albo DD stopy. O, jest Tobi. Dobra, ale my musimy zanieść to oczywiście Emily, więc udamy się do kościoła. No i słuchajcie, zobaczymy też, jeżeli... Ja dzisiaj na razie nie będę dokładać nic do pieców, bo w sumie przyznam wam się szczerze i bez bicia, że ja nawet nie wiem, czy dawanie czegokolwiek... Wiecie, jak po prostu zabierzemy przez przypadek chociażby te piecyki, czy to, co tam się przepala, mi zostanie, czy nie. Więc na razie poczekam, aż się wszystko przepali i zrobimy sobie mały porządek. No nie będę ukrywać, że wypadałoby to zrobić. Dobra, Church of Light. Hello. I Emily gdzieś tu powinna być. O, jest. Gift. Jabłko. Yeah. Nie no, dajmy, że Tobi. No dobra, mission complete. Tutaj właściwie to jest, wiecie co, też dobry moment, żeby ze wszystkimi porozmawiać tak na dobrą sprawę, więc myślę, że możemy... Oj, jest Gale, któremu nie daliśmy wczoraj prezentu. Ale co tam, wyszło jak wyszło. Ale teraz już wiem, że następne urodziny będzie miała ta taka... Chyba Marta właśnie. Więc też będziemy mogli tutaj to wszystko sobie ładnie ogarnąć. Piguła, haha. Phyllis. Chodź, Lucy. Lucy, chcę z tobą porozmawiać. Lucy, halo. No i jak ja mam z nią porozmawiać, jak ona tutaj... O, jest. Nie, nie chcę z nią. Halo, chcę z Lucy. Lucy. O, teraz jest. Dobra. Tutaj będzie oczywiście msza. No to z Lee też porozmawiajmy. Wiecie, to też powinniśmy sobie, wiecie co, ogarniać punkty też w reputację, że po prostu jak będziemy z nimi rozmawiać, to będziemy dostawali troszeczkę więcej punktów. No najgorsze jest to gadanie, tak na dobrą sprawę, moim zdaniem, bo to trzeba... Dobra, darujemy sobie już do dzisiaj. Teraz tak, wracamy na naszą farmę i tak, na pewno muszę zrobić jeszcze jeden piecyk, to jest w 100% pewna pewność, więc to też na pewno... Czy jak tutaj się... Nie, Porsche się nie obrywało, jak się spada, dobra. Na pewno upgrade'ujemy sobie siekierkę jak i lot. Mam tylko nadzieję, że wystarczy mi surowców. Byłoby fajnie, bo dzięki temu będziemy mieli lepsze narzędzia i będziemy mogli te większe drzewa ścinać, jak i też te większe kamienie, bo potrzebne nam są też bloodstone'y. Więc to też trzeba gdzieś tam pamiętać. I teraz tak, ja to dam retrieve, bo tego nie będziemy dzisiaj robić, natomiast... zrobimy sobie jeszcze jeden ten mocniejszy piecyk. Tylko to jest, moi drodzy, chyba to Civil Furnace. Stone stule będziemy mieli, bronze platey mamy na pewno i marble planki też powinniśmy gdzieś mieć, bo przecież ja to ostatnio robiłem. Bronze są platey, ale nie wiem, czy to jest wymagana ich ilość. Więc może nie być tak ciekawie, jak mi się wydaje, że będzie. Co tam jeszcze było potrzebne na to? Chyba nic stąd nie mam, bo reszta to chyba było to do przerobienia. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Stąd stule potrzebujemy dwa, więc zróbmy dwa. I teraz tak, ja to tutaj od razu włożę. 5 bronze plate'ów jest mi potrzebne. Dobra, skancelujmy to i zróbmy jednego, bo to jest ten jeden, który jest mi potrzebny. 2 godziny będzie to trwało. No to w ogóle to, co w ogóle noszę teraz, to wygląda jak jakaś trumna, nie? No ale dobra. Teraz tak, jabłka zostawmy, bo jabłka nam się już nie przydadzą. I co tam jeszcze było? Marble plank... Stone stool... Marble planki nam są potrzebne. To tutaj, jeśli dobrze pamiętam, chyba jakieś gdzieś mieliśmy. Bo ja chyba przerabiałem, tylko nie wiem, czy będziemy mieli wszystkie wymagane. Jest marble plank. Dobra, to ja je sobie tutaj od razu podrzucę. No, halo! Cyk. Dobra, więc czekamy w takim razie, jak zrobi nam się reszta. I teraz tak, jeżeli chodzi o upgrade naszych tych Iron Pickaxe. Dobra, czyli to jest to, więc stać nas, dlatego ja też to od razu craftuję.
I od razu jest też Iron Pickaxe i też możemy go zrobić, więc też go od razu upgrade'ujemy, więc mamy już dużo lepsze tutaj nasze narzędzia. Dobra. Teraz tak, wypadałoby zacząć też powolutku małymi kroczkami robić DD stopy, więc też byłoby dobrze, gdybyśmy to zrobili, ale zanim, ja bym chciał pójść i zobaczyć teraz, jak wygląda sytuacja z drzewami i z tymi większymi kamieniami. Te drzewa są chyba tymi... Nie, to jest to większe. Co z tego w ogóle wypadnie? Tu zaraz też mamy od razu ten większy kamyczek, więc zaraz sobie zobaczymy, co z niego tam nam dziobnie się i wypadnie. Coś lepszego wypadło. Dobra, ale zobaczmy teraz te kamyczki. Bo jeżeli dobrze pamiętam, tak jak właśnie pisaliście, jest większa szansa, że wypadnie coś z tych większych niż z tych mniejszych. Więc ja bym w sumie dzisiaj spróbował trochę tych dużych poniszczyć. Ja wiem, że mamy też dostęp do kopalni jeszcze dzisiaj, tak na dobrą sprawę tylko dzisiaj. Ale nie wiem, czy będę to... No i patrzcie, i nic nie wypada. No one są bardzo trudne do znalezienia, tak na dobrą sprawę, więc... Może być trudno, może być kiepsko, może nie być fajnie, ale ja coś czuję też... O, wypadł jeden, dzień dobry, czyli jednak większe, dużo większe prawdopodobieństwo jest z tych dużych. O nie, tego to ja nie rozwalę. Ale mamy jedną sztukę. To jest dosyć ważne. Dobra, te to chyba mogłem rozwalać normalnie, ale... O, wypadł kolejny, patrzcie. No dobra, czyli w sumie dobrze zrobiliśmy, że upgrade'owaliśmy ten kill-off. Co do siekierki, to może niekoniecznie, ale i tak mieliśmy sporo hajsu, więc w sumie czemu nie? Jak już wiecie, upgrade'ujemy sobie rzeczy, no to już niech po prostu będą. O, kolejny wypadł, czyli jednak faktycznie dobrze, że zupgrade'owaliśmy, bo faktycznie zobaczcie, że one wypadają dosyć często tutaj z tych większych kamieni, więc fajnie, sympatycznie. Dobra, z tego nie wypadło. Dobra, ale ja myślę, że tak, możemy wrócić do domu i wiecie co, no dobrze by chyba było, żebyśmy się faktycznie zabrali za DD stopy. Tylko tak, mamy ich 3 sztuki do zrobienia. Ja w ogóle muszę zobaczyć, co jest mi na nie potrzebne, bo aż sam nie wiem. Oczywiście jak zwykle zapomniałem, tylko teraz... O, mamy Bronze Plate'a. Sympatycznie, czyli jestem w stanie... zrobić. I czekajcie, teraz tak, mamy kokony, które teoretycznie mogłem otwierać, czy nie? Coś pamiętam, że mogłem otwierać. Topaz w ogóle mamy, patrzcie, nawet nie wiedziałem, że nam jakieś klejnociki powypadały, dobra. Posortujmy to wszystko tak, jak być powinno. I teraz tak, mamy, zobaczcie, 8 bloodstone'ów, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, ale weźmiemy sobie jeszcze tak, bronze plate'y. Mamy piec. Więc proszę cię, żebyś go zebrał. No i teraz tak, ja bym tutaj, wiecie co, zrobił w takim razie, jak już mamy tutaj cokolwiek, no to zrobiłbym porządek sobie. Tylko, że widzę, że tak, tych piecy nie postawię tak, jakbym chciał. Chociaż, poczekajcie, jak się dobrze obrócę. O kurde, to jest trochę niefajne w ogarnianiu. No ale dobra, mamy ten jeden. No tu się teoretycznie glas przepala, ale ja spróbuję to podnieść. Chyba mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś... Aha, to się w drugą stronę zrobiło. Nie wierzę. Dzień dobry. A nie, przepala się dalej, dobra. Czekajcie, tylko trzeba tak jakoś... Cholera, pokracznie stanąć tutaj, żeby... O, dzień dobry. Dobra, to te też w takim razie podniesiemy. I przerzucimy sobie je wszystkie tutaj, tylko tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo wręcz dziwnie się je stawia. A, to w ogóle widzę, mogłem obrócić jak chciałem. Czy to idzie tak? Tak, to idzie tak, dobra. Dobra, pick up. Dobra, także dzisiaj będą małe porządeczki. Także sobie tutaj ładnie wszystko porobimy. Dobra, tu pójdzie kolejny piecy. No, co ja zrobiłem? Aha. Czyli już widzę, że chyba w sytuacji, w której wrzucę to sobie do ekwipunku, to się mi pierdzieli. No dobra. A, tego nie mogę ruszyć? Ale bez sensu. Kurczę, wiecie co? Myślałem, że będę mógł to ruszyć, a tu się okazuje, że nie. Niedobrze. Nawet bym powiedział, że wręcz, że bardzo niedobrze.
Dobra, to sobie posortujemy. Nam się w ogóle, widzę, skończyło paliwo. Ale wiecie co, ja nie wiem, czy może to dajmy tutaj przy ścianie. Żeby to sobie też tam jakoś tak dziwnie nie stało, ale żeby było tutaj w pogotowiu. Dobra. Mamy jeszcze tego grilla, więc ja go tutaj też wepchnę po boczku. Dzień dobry. No i tego niestety ja chyba nie jestem w stanie ruszyć. Tak samo jak tutaj naszego do craftu nie mam możliwości ruszenia, więc no myślę, że na razie musi zostać tak jak jest, ale domyślam się, że pewnie można to w jakiś tam gdzieś sposób zmienić. Dobra, Didi stopy. Potrzebne jest fiberclot, bronze platey, bronze pipe i hardwood planki, więc... O kurde. Dobra, hardwooda to ja na pewno wiem, że mam, więc ja się tutaj o to nie martwię w żaden sposób. Tylko, że muszę pokraftować... Tak. Muszę pokraftować mnóstwo bronze plate'ów, a żeby mieć bronze plate'y, muszę mieć bronze bary. Więc tutaj tego brązu to ja nie mam zbyt dużo, tak na dobrą sprawę. To wiecie co? Damy, wrzucimy to tutaj. Dobra, damy refuela, jeżeli chodzi o paliwo na stówkę. No i niech robi się wszystko. O, tutaj to szkło też nam się robi, zaraz nam się i tak skończy. No nie mam wyjścia, muszę robić te brązbary, kurczę, bo... Ich jest naprawdę nam dużo potrzebne. Dodatkowo też są nam oczywiście potrzebne do tego, żeby też, wiecie, ogarniać dalej resztę zadanek. Więc ja myślę, że chyba niestety we wszystkich piecach jestem zmuszony to zrobić, tylko że skończyło mi się drewno. Więc myślę, że będzie trzeba się udać jednak troszeczkę tutaj czegoś podziubać, jeżeli chodzi o drzewa. Więc zważywszy też, że mamy tą lepszą siekierkę, ja myślę, że można pójść na drzewa. Zważywszy też, że one są tutaj dosyć blisko i są też te duże, więc chyba będzie dobrze. Także dzisiaj będziemy najprawdopodobniej łazić z kilofem i siekierką i będziemy zbierać drewno, no bo no nie ukrywam, że tego drewna jest naprawdę dużo potrzebne. Dodatkowo wiem też, że mogę przerobić sobie oczywiście hardwood planki na zwykłe drewno. Natomiast wydaje mi się chyba, że najlepszą metodą, nie wiem, mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się chyba, że najlepszą metodą jest jednak ścinanie, bo z tego wypada naprawdę dużo i nie ma z tym problemu, a hardwood planki zawsze się przydadzą, więc wiecie. No dobra, to co, ciśniemy wszystkie drzewa w okolicy, no nie mamy wyjścia. Tylko że ja mam dziwne wrażenie, że z tego drzewa wypadają głównie hardwoody. Dobrze mi się wydaje? Patrzcie, dostaję mało drewna, ale dostaję sporo hardwooda. I ironwooda. No to ja nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Także chyba jednak faktycznie będzie trzeba przerabiać je, bo... To się do mnie tu przyciągnie? Halo? O. No dobra, to jeszcze tutaj zetnijmy parę drzew, no bo... No nie ukrywam, że i tak tego potrzebujemy, więc... Trudno, najwyżej faktycznie będziemy przerabiać hardwoody na zwykłe planki, bo widzę już teraz, że to się chyba raczej nie ma totalnie nijak do reszty. I dzisiaj też widzę, że jakoś znacznie szybciej nam czas uciekł, ale nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale tak dziwnie mam wrażenie, chociaż w sumie może dlatego, że dużo też na farmie robiliśmy i też chodziliśmy trochę. No dobra. Słuchajcie, w następnym odcinku też będzie już poniedziałek, więc to już będzie też dzień, w którym będziemy mogli zacząć po raz kolejny robić zadania dla Commerce Commission, więc raczej na pewno będziemy tutaj próbować, natomiast na razie, tak jak mówię, no trzeba te piecyki, to wszystko, znaczy właściwie piecyki, to wszystko już jest zrobione, więc tutaj teoretycznie nie powinniśmy mieć problemu. Czekajcie, czy z tego w ogóle jakieś drewno mi wylatywało? Tak, coś tam wylatuje. Dobra, to ja już myślę, że możemy wrócić, dołożymy do wszystkich piecy, no i musimy robić bardzo dużo iron barów, jeżeli chcemy, tak jak już mówiłem wcześniej, ogarnąć sobie Didi stopy, bo nie sądziłem, że będzie mi potrzebne aż tyle rzeczy. Są też dodatkowo fiberclot potrzebne do tego, więc ja myślę, że moglibyśmy tutaj trochę ladybugów, jeszcze zważywszy, że mam też trochę... że mam też troszeczkę... O, tylko że mało z nich wypada na nasze nieszczęście.
Mało wypada, a mi się też już kończy powolutku energia. Chyba, że mam coś, co mogę sobie odnowić. 15 HP i 10 staminy. Tu mi to nic nie da. Click left mouse to feed before the fish display. Aha, czyli to jest jakieś do karmienia tej. No dobra, ale nie mamy tutaj za bardzo nic, więc no... Musimy oddać też tą skórę, żeby ona nam się przerabiała na fibry kloty. Ale patrz, jak nam tutaj jedzie i to tak grubo, bym powiedział. Dobra, ale ja i tak potrzebuję bronzplejty, więc musimy je robić dalej. Także tutaj... A, tu mam tylko jedną sztukę. Dobra, to nie będę tutaj nic ogarniać za bardzo. O, mamy kolejne. A, tu nie mamy właśnie paliwa, bo tutaj nam się nie udało tego zrobić. Dobra, tu się kraftuje, tutaj paliwo też uzupełnimy, czyli wiecie, przed snem standardowo przejście wszędzie i zobaczyć, gdzie paliwa brakuje i wszystko ładnie ogarnąć. Tutaj szkło nam się za chwilę zrobi, ale wydaje mi się chyba, że lepiej będzie, jeżeli przerobię to na bronzbary wszystko. Więc niech się przerabia w tych dwóch piecach właśnie dużo bronzbarów i mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, tutaj na razie nie trzeba dodawać paliwa. Teraz tak. No i nie mamy Wormfura. Właśnie, i to jest ta rzecz, którą się bałem najbardziej. Cholercia, cholercia, cholercia. Dobra, posortujmy to wszystko. No, bronzplejty to standardowo. Ja widzę, że muszę zrobić porządek w tych skrzyneczkach, ale jeszcze jakoś tak nie za bardzo mi się chce, powiem wam szczerze. Więc może być nieciekawie. Dobra, tylko teraz tak. My tutaj gdzieś mogliśmy sobie rozkładać te rzeczy, jeśli dobrze pamiętam. Tylko gdzie to... O, jest tutaj. Hardwood możemy rozłożyć na 5 desek. Czyli jakbym chciał, to mi... O, całkiem sympatycznie. Dobra, wiecie co? Jest godzina 21 jeszcze z kawałeczkiem. Coś, co daje mi dużo staminy. Spicy fish soup. Dobra, zjedzmy ją sobie. I teraz tak, my wiecie co, popolujemy sobie dzisiaj porządnie na lamy. Może mi się uda poogarniać to całe, wiecie, futereczko, bo no nie ukrywam, że byłoby sympatycznie. Ja i widzę, że dostajemy dosyć dużo wormfura, więc sobie tak tutaj przelecimy je wszystkie. One na szczęście nie mają jakiejś dużych ilości wymaganych. Patrzcie, już mamy 10 sztuk, dobra. Z Ladybugów dodatkowo też wypada nam cały ten fur. Nie, z nich nie wypada fur, z nich od razu wypada Fiberclot. Więc to też by było dobrze zrobić. Z dużą lamą, jeżeli nam się pojawi, nie zamierzam chyba walczyć. O, właśnie się zrespawniła chyba. Tak? A nie, to znikają nam te, dobra. A tu tylko 4 Ladybugi? Halko. Dobra, Fiber nam wypada. Tu jest, patrzcie, ta duża. 25 poziom. Ale tu też jakoś tak nam szybko poszło. Dobra, jest Fiber. No i widzę, że tak, lamy nam się na nowo tutaj porespiły, więc standardowo pójdziemy je potłuc trochę. A potem, wiecie, wrócimy sobie jeszcze przed zakończeniem, żeby ogarnąć sobie właśnie więcej klotów do zrobienia, no bo to niestety, ale trzeba. Tu się już też zrespiły na nowo, zrespiły się na szczęście. W sumie też bym lepszy mieczyk sobie zrobił. Bo na razie my mamy ten zwykły, a ten wyższy poziom chyba działa dużo, dużo lepiej i on podobno na bardzo długo, długo starcza. Więc my, jeżeli mielibyśmy robić, to musielibyśmy zrobić Iron Sword. Bo my w chwili obecnej mamy... No właśnie, nawet nie widzę za bardzo, który tutaj mamy. Aha, bo tutaj nie ma upgrade'u, tylko po prostu... My mamy chyba ten, to jest Enchanted... Nigdy nie potrafię tego przeczytać. Practice Sword. Natomiast my potrzebowalibyśmy Iron Sworda, bo to jest tak na dobrą sprawę chyba najlepszy, który jestem w stanie w chwili obecnej wykonać. Bo daje nam to 90, tylko potrzebujemy do tego 15 Iron Barów, więc to jest bardzo dużo. Dobra, Fiberclot Craft, wszystko jest ogarnięte, więc tutaj też będę mógł wrzucić sobie 10, a 9 sztuk, ok. No dobra, ale wszystko nam się ładnie
robi, z tego co widzę, także sympatycznie. Posortujmy wszystko. Jeszcze też chcę zobaczyć, ile ogólnie mam klotów. 12 sztuk. Ok. I teraz tak, jeżeli chodzi o DD transporty, no to potrzebujemy hardwood planki, pipy, platy. No i chyba tam jakieś właśnie było jeszcze... Tu ile się przerabia? Jeszcze dwie. Dobra, to teraz tak. To w takim razie tutaj dodajmy bronze plate. Kurczę, to na jedną jest trzy aż potrzebne. To jest aż niemożliwe. O, drogie to cholerstwo. Drogie, drogie. Niestety. Dobra, ale jeszcze raz sobie tak zerknę na koniec. Co mi jest? Bronze plate 2. Nie, sorry. 4 bronze plate. 3 fiber. No to 3 fiber kloty to my mamy. Bronze pipe razy 2. A bronze pipe to się chyba robiło tutaj, jeśli się nie mylę. Bronze pipe, no tak, tylko że potrzebujemy do tego i tak te. Ja pierkur. O, drogie, drogie, drogie. Totalna drożyzna, niestety. Totalna drożyzna. Roasted meat. No to ona nam tylko HP daje i nic więcej nie zrobimy. Wiecie co? Ja bym chciał jeszcze ewentualnie jakieś coś. Nie wiem, czy jest coś, w czym moglibyśmy robić nawóz. Wydaje mi się, że chyba coś takiego gdzieś tutaj było, ale nie jestem pewny. To jest to store water trap box, magnifying spray, battle pillow. No nie, chyba nie ma czegoś takiego, ale wiecie co, fajnie by było, gdybyśmy mieli takie coś, gdzie moglibyśmy właśnie ogarnąć sobie motyw z przerabianiem jakiegoś nawozu czy czegoś w tym stylu. Byłoby fajnie, tak przynajmniej mi się wydaje. O, plus 6 do staminy, a my mamy nawet na tą sofę do zrobienia. Dining table też moglibyśmy zrobić, też dodaje nam staminy. Wall light, aha, to nam daje życie. Kurczę, nie wiem jak to tutaj będzie, poczekajcie, a czy ja nie mam czasem tutaj czegoś takiego, na razie to możemy wywalić. Czy ja nie mam tutaj czegoś takiego, co daje nam nawóz? No to jest industrial furnace, ale no... Wiecie, to mogłem teoretycznie jednego zrobić, ale na razie pisaliście mi, żebym się też wstrzymał. Industrial Cutter to też możemy zrobić już, bo na pewno mamy Bloodstone'y, więc Grinding 10, Carbon i Simple Circuits mamy. Water Tank. DD Transporty. No nie, nie mamy tutaj nic takiego, żebyśmy mogli przerabiać sobie na nawozy. No dobra, moi drodzy, ale co, ja myślę, że my pójdziemy sobie spać już w chwili obecnej, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu. No i co, my słyszymy się za tydzień w weekend, także ja wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję też wszystkim moim wspierającym i jeżeli macie dla mnie jakieś rady, śmiało piszcie. Także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.